Brytyjczycy kochają Range Rovera. Już od wielu lat Range Rover jest największą ikoną motoryzacji brytyjskiej. Jest praktycznie rozpoznawalny wszędzie. W każdym możliwym zakątku świata jeździ właśnie Range Rover. No tak, ale pojawił się nowy Range Rover Sport. Czy jest jeszcze bardziej luksusowy, jeszcze bardziej terenowy, jeszcze bardziej każdy go pragnie? No właśnie, to sprawdzimy w tym tygodniu, bo zapraszam Was na test najnowszego Range Rovera Sporta. Drogi milordzie, ale zanim przejdziemy do materiału o Range Roverze Sporcie, nie zapomnij zasubskrybować kanał Motookiem, bo to dzięki właśnie Twojej subskrypcji my możemy pokazywać tak ciekawe samochody oraz także się rozwijać. Dzięki serdecznie za subskrypcję i jedziemy dalej z tematem. Range Rover Sport pojawił się na naszym kanale już kilka razy. Mieliśmy okazję, możliwość testowania poprzedniej generacji z piękną V8, która potrafiła zrobić naprawdę cuda. Samochód, który żeśmy przetestowali w terenie, przetestowaliśmy na autostradzie. Jeden z fajniejszych materiałów, który także bardzo dobrze się przyjął. Następnie centrala postanowiła nas zaprosić wprost na premierę najnowszego Range Rovera Sporta. Range Rover Sport powstał 17 lat temu, a ten samochód, który będziemy dzisiaj Państwu prezentować, to jego trzecia generacja. Range Rover Sport, kiedyś naprawdę ciosany ostro bryła, taka wiecie, ścięta z każdej strony, teraz kompletnie coś innego. I faktycznie, ten materiał bardzo Wam się spodobał i chcieliście zobaczyć ten samochód w jeszcze dokładniejszych detalach oraz po prostu w takim typowym naszym teście. No i się udało. Oto przed Wami nowy Range Rover Sport. A co się zmieniło w najnowszym Range Roverze? Zmieniło się dosyć dużo. Praktycznie cała bryła została niesamowicie mocno zaoblona. Zobaczcie, jak on teraz wygląda. Większość kantów, które miał bardzo ładnie narysowany poprzednik, tutaj została zamieniona na takie wszystkie zaoblenia. Bardzo ładnie zaoblony jest także zderzak. Zobaczcie, jak on został także wypionizowany. Tu wszystko zostało prostą kreską narysowane w dół. Mamy oczywiście bardzo ładny napis Range Rover, który także jest w edycji Black, który oczywiście zawiera właśnie ten ładny napis w formie czarnej. Pojawiły się także ładny grill, który niesamowicie został także uszczuplony. Zobaczcie, jak on jest także wąski. To właśnie też widać w tej najnowszej generacji, że wszystko zostało zrobione jeszcze bardziej wąskie oraz bardziej właśnie zaoblone. Czarny grill, czarne dodatki, wszystkie możliwe właśnie zostały zastosowane dzięki pakietowi Black. Ostatnim elementem dosyć ciekawym w najnowszej oczywiście wersji Sporta pojawiły się światła. Światła, które są bardzo ładnie zrobione, są o wiele węższe i posiadają bardzo ładne kryształy, które nie są światła matrycowe, tylko są już to światła projekcyjne, które posiadają oczywiście wysoką rozdzielczość. Są w stanie wycinać pojazdy, są w stanie nakładać ikony, także oczywiście na podłoże oraz mają parę jeszcze możliwych elementów do wyświetlenia, a także jeszcze systemów wspomagających, takie jak doświetlenie pieszego, doświetlenie zakrętu, czy także doświetlenie stref, w których może być dosyć ciemno. Naprawdę dosyć dobrze działają, co prawda posiadają jeszcze małą wadę, niestety potrzebują jakiejś aktualizacji, bo działają bardzo mocno agresywnie, bardzo tańczą na drodze i niestety tutaj widać malutką wadę, ale spokojnie zostanie to naprawione w najnowszych update'ach, jakie do tego samochodu praktycznie cały czas spływają, bo jednak jest to nowość. Ale nie zmieniło się jedno. Gabaryty. Zobaczcie, jak ja jestem mały względem tego Range Rovera, bo on po prostu jest duży.
Jestem malutki nawet oczywiście przy jego bocznych wymiarach. Jeśli chodzi o Range Rovera Sporta, zostało także oczywiście troszeczkę zmienione w długości. 4,95 metra długości jest praktycznie o 8 cm najnowszy Range Rover Sport dłuższy od swojego poprzednika, więc tutaj najczęściej to trochę będzie widać. Jeśli chodzi o te 8 cm, także o 8 cm został powiększony rozstaw osi, co także masywnie i muskularnie także widać, bo mamy 3 metry rozstawu osi, co pozwala oczywiście najnowszemu Land Roverowi, najnowszemu Range Roverowi Sport pokazać to, że on jest w stanie być jeszcze większy, jeśli chodzi o swoją wersję Sport w środku, niż wcześniej właśnie był, co jest na pewno jego także dużym plusem. Pojawiły się także takie klamki, które są automatycznie chowane oraz się także automatycznie wysuwają, oczywiście za kliknięciem przycisku. Szkoda, że nie wysuwają się automatycznie po zbliżeniu się oczywiście właściciela razem z kluczykiem. Za każdym razem musicie kliknąć ten przycisk na przedniej albo na tylnej klamce, więc to jest troszeczkę uporczywe. Jeśli chodzi o ten samochód, na pewno także warto zwrócić uwagę na jego wysokość. Zawieszenie jest w stanie podnieść się nawet maksymalnie o 11 cm względem właśnie tradycyjnej wersji, więc po prostu tutaj widać, że ten samochód jest ogromny. Duży samochód także musi mieć duże koła. Jeśli chodzi o Range Rovera, tutaj właśnie przywędrowały dosyć duże koła. Jeśli chodzi tradycyjnie naszą specyfikację, my powinniśmy mieć tutaj 23-calowe koła, które oczywiście są przygotowane w centrali oczywiście na lato, a my, jeśli chodzi o naszą zimową, piękną scenerię, dostaliśmy naszego Range Rovera na drugich felgach, które mają prawie 22 cale i szczerze powiedziawszy przy tym samochodzie naprawdę giną. Wszystko, co wybierzecie poniżej 22 cali, to praktycznie nie będzie wyglądać dobrze z tym samochodem, bo będzie wyglądać jak małe kółka do dużego samochodu. Tutaj muszą być naprawdę dosyć duże felgi, bo przy tym samochodzie po prostu wszystko ginie. 22 cale, ogromna po prostu felga, do tego ogromne tarcze i duży zacisk. Tarcze o wielkości 380 mm, a także i duże zaciski. Zaciski oczywiście Brembo, które wymagają dopłaty, są to sześciotłoczkowe zaciski, które są naprawdę dosyć dobrze wykonane, dobrze zrobione, a także i dobrze hamują, bo czuć faktycznie, że ten pociąg, który jest, to oczywiście nasz Range Rover Sport, jest w stanie dosyć dobrze się zatrzymać. A dzięki temu także mamy też opony. Opony o rozmiarze 285x45x R22. 285 jest także z przodu, a także i z tyłu. Nie ma tutaj takiej różnicy, jak na przykład występuje w Jaguarach. Tutaj mamy ten sam rozmiar z przodu, jak i z tyłu. Range Rover Sport także dosyć dużo zmienił się z tyłu. Z tyłu w szczególności się zmienił przez całą tą stylizację. Kompletnie został zatracony charakter poprzednika. Zostało tu kompletnie wszystko zmienione i tak jak mówiłem, najbardziej tutaj zostało wszystko zaoblone. Zobaczcie, jak po prostu tutaj jest inaczej. Mamy także nowoczesne światło. Oczywiście są to światła LED-owe, które mają taką nowoczesną formę wąskich świateł, które łączą się także z dużą blendą, która ma także napis Range Rover. Duży, ogromny tył, który jest niesamowicie płaski i szczerze powiedziawszy mi osobiście zbytnio nie przypada do gustu. Wolałem poprzednika, ale tutaj mamy różne gusta i guściki, bo zdania są naprawdę niesamowicie podzielone. Zobaczcie także, mamy dwie duże płetwy rekina na górze. Jedna płetwa rekina oczywiście to są systemy w formie oczywiście anten, a lewa część, ta lewa płetwa rekina jest to kamera. Kamera, która odpowiada za lusterko oczywiście wsteczne, ono jest w wersji cyfrowej i właśnie kamera jest tam zamocowana po to, żeby właśnie uniknąć takiego brudzenia się dodatkowego kamery, żeby zawsze była także czysta. Bardzo duży, ogromny spoiler, jeśli chodzi oczywiście o Range Rovera, to jest taka charakterystyczna część, która się łączy oczywiście z dachem. Tutaj jest naprawdę ogromny ten spoiler i także umiejscowiona jest pod jego częścią także wycieraczka, która jest bardzo dobrym elementem, że została umiejscowiona na górze, bo jest w stanie wytrzeć naprawdę bardzo dużą część, także jeśli chodzi właśnie o szybę. Elektrycznie otwierana klapa oczywiście bagażnika za pomocą gestu stopy oraz oczywiście za pomocą tradycyjnego przycisku. Fajnie, bo dosyć szybko także się podnosi. Jeśli chodzi o takie udogodnienia, mamy na pewno bardzo dobrze zrobiony system, jeśli chodzi o doświetlenie, bo mamy tutaj zastosowane jedno, jak i drugie światło LED-owe na samej górze, co bardzo ładnie tą przestrzeń tutaj przy samochodzie jest w stanie doświetlić. No i porozmawiajmy sobie także o bagażniku. Pierwszym elementem jest roleta, która niesamowicie ciężko działa i to jest, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest wada naszego egzemplarza, czy one tak mają, ale niestety roleta bardzo, bardzo ciężko działa.
Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, 450 litrów podaje VDA, czyli najbardziej taki tradycyjny wynik, jeśli chodzi o litrowe cegiełki tutaj powstawiane. To jest faktyczny rozmiar bagażnika Range Rovera Sporta, bo Land Rover oczywiście podaje przeróżne wartości. Na sucho, na mokro i jeszcze jakieś różne sposoby. Jeśli chodzi o ten bagażnik, 450 litrów to jest praktycznie wszystko, ale nie zmienia to faktu, że jest niesamowicie dobrze wykonany. Materiały, które są tutaj zastosowane, czuć, że to jest po prostu marka premium. Mamy tutaj oczywiście także haczyki, które wyjeżdżają nam oczywiście tutaj z bocznych części. Dwa źródła światła, także gumka się pojawiła. Jest takich elementów sporo, nawet złącze 12 V pojawiło się w bagażniku. Tutaj siateczka, a także i mamy taki fajny organizer, który wystarczy, że podniesiemy i pod tutaj teraz w tym momencie mamy też dodatkowe miejsca w formie takich gumeczek, które możemy sobie poprzestawiać i organizować pod siebie po to, żeby na przykład ułożyć torby, żeby nam nie latały po tym ogromnym bagażniku. Dwa czerwone przyciski i składamy ten element. Jeśli chodzi o podłogę, mamy także podwójną podłogę. Po podniesieniu tego elementu jesteśmy tutaj w stanie zmieścić nawet pełne koło 23-calowe. Mamy sporo tam po prostu dodatkowej przestrzeni. Oraz cały pulpit nawigacyjny, który znamy już z poprzednika. Wystarczy, że naciśnięcie oczywiście jeden przycisk oraz drugi przycisk. I w tym momencie same fotele elektrycznie stają się możliwością przesunięcia i potrafią po prostu się położyć. Bardzo ładna przestrzeń, 1450 litrów, gdybyście chcieli po prostu przewieźć jakieś większe przedmioty, nie będzie z tym większego problemu. Zdejmujecie roletkę i wykorzystujecie tą przestrzeń. No ale oczywiście tej przestrzeni może być także jeszcze nadal za mało. No to Range Rover oczywiście służy także do tego, żeby przewieźć łódkę, jacht, konie oraz jeszcze inne parę elementów. No to możecie dokupić sobie elektryczny hak. Hak, który oczywiście tutaj na tym panelu wystarczy, że naciśniemy jednym przyciskiem i w tym momencie ładnie wyjeżdża nam spod zderzaka elektrycznie wysuwany hak, który jest w stanie ciągnąć aż 3,5 tony. 3,5 tony ładunku masy oczywiście na przyczepie, która musi być oczywiście z hamulcem, ale działa naprawdę to bardzo dobrze. Pamiętajcie, że jeśli chcecie ciągnąć aż tak długie i ciężkie przedmioty właśnie na przyczepie, musicie mieć inną kategorię prawo jazdy. Ze względu na to, że sam Range Rover waży prawie 2 300 tony, to dodatkowa masa także przyczepy 3,5 tony, więc musicie mieć kompletnie inne prawo jazdy. Hak, który ma bardzo ciekawą funkcję, ważenia. Ważenia oczywiście przyczepy oraz ważenia nacisku na kulę, którą jesteście w stanie sobie aktywować z głównego ekranu, co naprawdę bardzo fajnie działa. Elementem dodatkowym jest także poziomowanie tylnej osi, którą możecie sobie oczywiście opuścić, a także i po prostu podnieść w tym momencie, kiedy na przykład hak i wasza przyczepa nie jest w równej odległości, czy chcecie także na przykład wnieść albo wsadzić przedmioty do waszego bagażnika i żeby było wam po prostu łatwiej. Tym jednym przyciskiem możecie sobie to spokojnie zrobić. Oświetlenie. Oświetlenie, które właśnie w tym momencie Range Rover sprawdza w takiej formie, że włącza wszystkie światła po kolei, tak żebyście mogli sobie właśnie sprawdzić, czy na waszej przyczepie wszystkie światła są aktualnie sprawne. Nowy Sport dostał także sporą modyfikację, jeśli chodzi oczywiście o gamę silnikową. Bardzo fajnie, że Range Rover nadal oferuje dosyć dużą ilość silników, bo jesteście w stanie tutaj wybrać sobie aż 7 silników, z czego czekamy także na 8 silnik, jaką będzie wersja SVR. Jeśli chodzi o ten samochód, mamy bardzo fajne jednostki. Zaczynamy sobie od jednostek benzynowych. Bardzo fajnie, że są to duże jednostki. 3-litrowa rzędowa szóstka. Naprawdę pojemność bardzo fajna, a także i kultura pracy jest naprawdę niesamowita, bo rzędowe szóstki zawsze bardzo dobrze były wyważone, a także i dobrze brzmiały. Jeśli chodzi o tradycyjne wersje benzynowe, zaczynacie sobie od mocy 400 koni, następnie już dostajecie 440 koni oraz 510 koni, z czego 440 i 510 są to hybrydy typu plug-in, które są połączone oczywiście z silnikiem elektrycznym oraz baterią trakcyjną, która ma także dosyć sporą ilość kilowatogodzin, która pozwala według producenta nawet przejechać 100 km na samym prądzie. Przy tak dużym, ciężkim samochodzie to naprawdę jest dobry wynik. Ale to sobie oczywiście sprawdzimy wtedy, kiedy dorwiemy właśnie już taki samochód dla was do testu. Jeśli chodzi o taką drugą stronę tego medalu, macie także możliwość dobrania sobie silnika V8. Tak, testowaliśmy już kiedyś V8, piękne V8 5.0 z kompresorem. Silnik, który oczywiście był stworzony dla Jaguara, pięknie brzmiał. Nie
niesamowite odejście i niesamowity także przebieg momentu obrotowego przez kompresor. Niestety już tego silnika nie uświadczycie. Został on zastąpiony silnikiem 4.4 V8 biturbo, oczywiście o sporej mocy, ale niestety jest to silnik zaciągnięty z grupy BMW, a nie jest to silnik, ten piękny silnik, który był tutaj wcześniej w naszym poprzednim egzemplarzu testowym. Druga strona medalu, czyli silniki diesla. Diesel oczywiście tutaj zaczyna się także w 3-litrowej rzędowej szóstce, to też za to warto pochwalić tego oczywiście producenta, bo kultura pracy takiego diesla jest naprawdę na wysokim poziomie. 250 koni, 300 oraz 350 koni. To jest ten sam silnik, który oczywiście różni się oprogramowaniem, ale oczywiście także różni się momentem obrotowym. Nasza wersja 350-konna, czyli mamy tutaj jeszcze 700 Nm momentu obrotowego, co robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Przenoszone jest to na 4 koła i sprint do pierwszej setki jesteśmy w stanie osiągnąć według katalogów 5,9 sekundy. Jaki wynik wyszedł? No to teraz w tym momencie zobaczycie. Na pewno tego diesla, bo na pewno w szczególności odwdzięczy się także spalaniem. Okolice 7 litrów spalania przy trasie 130-140 km na godzinę to jest naprawdę dobry wynik. Miasto średnio od 9-10 litrów na 100 km jesteście w stanie się zamknąć, chociaż nowy Range Rover Sport z tymi silnikami niezbytnio lubi pokonywać miejskie artylerie. On woli bardziej jednak po prostu podążać trasą i połykać kilometry. Wspominałem Wam o dużym rozstawie osi, nie bez powodu, w szczególności właśnie go widać we wnętrzu. Względem poprzednika jest tu naprawdę o wiele, wiele, wiele więcej miejsca. Jeśli chodzi o fotel, jest ustawiony pod mój wzrost, a zobaczcie, ile ja jeszcze mam tutaj przestrzeni. Naprawdę, przestrzeni także na stopy jest dosyć dużo, przestrzeni na nogi jest dosyć dużo, a także i przestrzeni nad głową jest nawet także sporo, a trzeba wziąć pod uwagę, że mamy w naszym egzemplarzu zamontowany także oczywiście panoramiczny dach, który jednak oczywiście delikatnie trochę obniża także możliwość tego sufitu, więc tutaj na pewno jest dosyć przyjemnie. Jeśli chodzi o takich elementów i dekoracji, które jest także tutaj zastosowane, jest tego naprawdę dosyć dużo. Jest także dosyć dużo elementów, jeśli chodzi o multimedia. Sami zobaczcie, jakie tutaj mamy bardzo ładne, nowoczesne monitory, które są praktycznie identyczną kopią tego, co mamy także, jeśli chodzi o monitor z przodu. 11 i chyba pół cala, jeśli chodzi o te wyświetlacze, oczywiście wymagają dopłaty. Nie małej dopłaty, bo prawie 18 tysięcy złotych, ale są w stanie także wyświetlić Wam dokładną lokalizację oraz wyświetlić także wszystko to, co podłączycie do złącz HDMI. A także mamy te złącza HDMI tutaj zastosowane. Wystarczy, że podniesiecie sobie podłokietnik i tutaj w podłokietniku macie dwa złącza HDMI oraz dwa złącza USB. Wystarczy, że dokupicie sobie jakąś przystawkę w formie oczywiście jakiegoś Chromecasta i możecie na przykład sobie tutaj transmitować właśnie jakieś bajki czy także oczywiście jakieś filmy. Możecie po prostu się wtedy rozkoszować tym tutaj, co macie w formie tych ekranów. Dodatkowo Land Rover jeszcze dorzuca do tych ekranów także takie pudełka, jeśli chodzi oczywiście o te dwa ekrany. Są to bezprzewodowe słuchawki, które możecie oczywiście sobie tutaj założyć na uszy, podłączyć do tego systemu i skupić się na własnym filmie, tak żeby nie przeszkadzać pasażerowi, który na przykład ogląda inny film niż Wy w tym momencie. Jeśli chodzi o takie udogodnienie, to na pewno warto spojrzeć także na ilość przestrzeni, jaka tu jest, oraz na wygodę tych foteli. To jest na pewno dosyć dobra strona tego samochodu. Po pierwsze, tylny rząd mamy elektrycznie regulowany. No to tutaj na drzwiach pojawiła się także możliwość regulacji, jeśli chodzi o oparcie. Możecie sobie także je położyć oraz oczywiście delikatnie także podnieść. Bardzo fajny element. Do tego zagłówki, które są tak samo wygodne jak z przodu, tak samo są także wygodne z tyłu. Mają także elektryczną regulację oraz możliwość zacieśnienia sobie tutaj tego elementu. I zastosowane także są w nich, jeśli chodzi o nagłośnienie, też tutaj są pozostawione głośniki. Dwa tylne fotele mają także też możliwość sterowania sobie tutaj klimatyzacją, która się tutaj pojawiła w formie trzeciej strefy, oraz możliwość podgrzewania, którą sobie aktywujecie po naciśnięciu tego przycisku, oraz możliwość także wentylacji, co ciekawe, nawet na tylnym rzędzie siedzeń, więc tutaj naprawdę opcji jest dosyć dużo. Do tego pod spodem złącze USB, a także złącze 12 V i nawet za dopłatą macie możliwość, macie tutaj po prostu złącze 200
230-voltowe, które na pewno przyda się przy jakiejś konsoli czy jakichś innych elementach. Ogrom, jeśli chodzi o technologię, jest tutaj zastosowane, a wygody tutaj naprawdę nie brakuje. No i przejdźmy sobie do przodu, a z przodu mamy jeszcze bardziej komfortowe fotele niż były z tyłu. Naprawdę tutaj Land Rover zrobił bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi oczywiście o fotele. W poprzedniku fotele były naprawdę ultra wygodne, ale te to są po prostu niesamowity sztos. Jeśli chodzi o regulację, regulacja jest troszeczkę niczym w Mercedesie. Pojawiły się tutaj takie haptyczne lekko przyciski, które możecie przesunąć sobie do przodu, do tyłu, a także i regulować także wysokość zagłówka. To jest naprawdę bardzo fajny element. Oczywiście zagłówki możecie sobie dostosować do siebie oraz także przybliżyć nawet, gdybyście chcieli. Po kliknięciu tutaj na panelu głównym macie możliwość sterowania podgrzewaniem tych foteli, masażem, a także wentylowaniem tych foteli, a także i dostosowywaniem ich dosłownie do siebie. Możecie sobie zagłówek przybliżyć do siebie, oddalić, nie ma z tym żadnego problemu. Podparcie boczne jesteście w stanie zawęzić albo także oczywiście poszerzyć, kiedy jesteście osobą troszeczkę bardziej tęższą, a także i węższą, możecie sobie te boczki dostosowywać do siebie. Dolna, lędźwie. Oczywiście w lędźwie są zatopione w środku fotela, także jest taka poduszka pneumatyczna, która jest w stanie się przesuwać, co jest bardzo ładnie tutaj na animacji także pokazane, a także i poduszka na dole, czyli długość naszego siedziska. Jesteście w stanie albo sobie to skrócić, z czego cała, dosłownie dolna część siedziska jest w stanie się właśnie przesuwać, a także wydłużyć. Bardzo fajny element, jeśli chodzi o komfort, w szczególności na pewno w tym momencie, kiedy macie długie stopy, długie nogi, to wszystko jest tutaj dosyć dobrze zrobione. Ergonomicznie pozostały także takie elementy w formie dodatkowych podłokietników kapitańskich, które były już zastosowane w poprzedniku, a także i podłokietnik z boku jest naprawdę bardzo dobrej jakości, więc po prostu zasiadacie po kapitańsku i jedziecie naprawdę długie dystanse. No i to, co robi największe wrażenie, to na pewno wnętrze. Wnętrze w naszej konfiguracji zostało skonfigurowane niesamowicie. Połączenie tego ciemnego lakieru razem z tym alpejskim białym wnętrzem po prostu wygląda niesamowicie. Tak, i to wnętrze po prostu jest także i niesamowite. Wygląda niesamowicie ze względu na połączenie kolorystyczne, które tutaj zastosował Land Rover w tej konfiguracji. Białe, przepiękne, alpejskie wnętrze połączone z ciemnymi dodatkami w formie czerni, piano black oraz po prostu delikatnej ilości chromu. To wszystko jest niesamowicie dobrze skrojone ze sobą. Nowoczesna kierownica, która także została dosyć mocno zmieniona w tym samochodzie, nie jest już aż tak duża. Została delikatnie zmniejszona względem poprzednika i ma także nowoczesne panele dotykowe, które są połączone także z wyświetlaczem, który jest właśnie przeznaczony dla kierowcy. Dla kierowcy przeznaczony nowoczesny wyświetlacz, który jest już takiej samej technologii jak ekran główny, czyli systemu PV Pro, ma nowoczesne grafiki, może wyświetlać także mapę, jest w stanie także wyświetlać przeróżne rodzaje także informacji, także tych terenowych, a także i tych od autonomicznych systemów jazdy. To wszystko potrafi po prostu dać dużą ilość informacji kierowcy. Dodatkowym elementem także na szybie jest wyświetlanie oczywiście head-up displaya, który jest naprawdę czytelny, duży, posiada sporej ilości informacji, takie jak prędkość, a także na przykład asystentów jazdy, na przykład także i w terenie. To wnętrze po prostu pokazuje to, że mamy możliwość odpoczynku, włączymy sobie systemy autonomiczne, włączymy sobie wszystko, co mamy na pokładzie i możemy się także zrelaksować w takim właśnie oto wnętrzu. Przechodząc do centralnej części deski rozdzielczej, mamy tam system PV Pro, jeden z moich ulubionych systemów, które znają już praktycznie wszyscy na naszym kanale odnośnie właśnie tej marki. Nowoczesny system, który działa naprawdę fenomenalnie. To wszystko jest połączone także z tradycyjnymi ilościami przycisków i tradycyjnym układem klimatyzacji w moim ulubionym systemie w formie push and pull. Wystarczy oczywiście pociągnąć lub nacisnąć przycisk tak, żeby włączyć także wentylowanie bądź podgrzewanie fotela. Co ważnym elementem także w Range Roverze jest zastosowany nowoczesny system oczyszczania powietrza, który jest także bardzo dobrym elementem. Jest w stanie naprawdę zmniejszyć ilość PM2,5 tych, które krążą oczywiście wokół nas, właśnie w tym pięknym wnętrzu naszego Range Rovera. Troszeczkę niestety dużo piano blacku, ale połączone jest to w miarę sensownie ze sporą ilością takich małych detali jak chromy i też ta piękna edycja First Edition, która dodaje nam właśnie ten piękny forged carbon, niczym z drogich, luksusowych samochodów sportowych. Lusterko wirtualne, które także już Wam o tym wspominałem, a także i oczywiście glovebox, podwójny glovebox, który jest charakterystycznym elementem dla Range Rovera i pozwala Wam także skorzystać z dwóch schowków, które macie, na przykład, żeby schować Wasze drogie rękawiczki, czy także Wasze drogie okulary, także do tego górnego, pięknego właśnie schowka. I tak oto właśnie prezentuje się najnowsze wnętrze Range Rovera Sporta. Coś niesamowitego, jak po prostu potrafią Brytyjczycy jednak stworzyć coś unikatowego i tak pięknego i luksusowego jednocześnie.
No i jak wsiadacie do Range Rovera, to nie trzaskacie drzwiami, tylko delikatnie po prostu je klikacie, a drzwi samoczynnie się domkną. No to zapraszam Was do podróży naszym pięknym Range Roverem Sportem. Jak się w ogóle jeździ Range Roverem? Range Roverem się po prostu sunie. Sunie się oraz się pływa. Tak, samochód, którym oczywiście jedziemy, to jest samochód naprawdę wysokiej klasy. Samochód luksusowy, który ma także dawać poczucie właśnie tej luksusowości, w szczególności właśnie w zawieszeniu. Zawieszenie, które jest tutaj zastosowane, oczywiście jest to bardzo zaawansowane zawieszenie wielowahaczowe, które naprawdę jest bardzo skomplikowane w swojej budowie. Ale dodatkowo jest doposażone, jak to już w Range Roverach jest tradycją od lat, w zawieszenie pneumatyczne, które szczerze powiedziawszy, co generację to jest po prostu ulepszane i co generację jest coraz bardziej dopracowywane. Zawieszenie tego typu, jakie jest w najnowszym Range Roverze, po prostu jest wręcz wyborne. Jedziecie po prostu nie czując praktycznie podłoża. Czujecie się tak, jakbyście jechali na lewitującym dywanie. Większość nierówności, większość wszystkich dziur, większość wszystkich elementów poprzecznych, czy nawet taki element jak bruk, praktycznie nie jesteście w stanie wyczuć w tym samochodzie. Czujecie i słyszycie delikatnie pracę kół w formie takiego lekkiego tu, ale Wy tego praktycznie nie jesteście w stanie odczuć, jeśli chodzi w ogóle o budę. Tak widać, jeśli chodzi także o nagrania. Praktycznie w większości koło wszystko sobie ładnie wybiera, a zawieszenie oraz oczywiście pneumatyka robi to, żeby Wasza kabina praktycznie tego kompletnie nie odczuła. I to jest bardzo, bardzo dobry element, jeśli chodzi o Range Rovera i jego komfort dzięki temu naprawdę niesamowicie wzrasta. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, został on delikatnie poprawiony względem poprzednika i jest bardziej bezpośredni. Bardziej mi się to podoba. Nie jest to troszeczkę taki jak tankowiec, tak jak wcześniejszy był Range Rover Sport. Teraz jest troszeczkę, szczerze powiedziawszy, nawet lepiej, jeśli chodzi o tą kierownicę. No i Range Rover też postanowił zmienić w zawieszeniu minimalną rzecz, jakim są stabilizatory. Wcześniej były stabilizatory tak zwane hydrauliczne, które działały naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A teraz zostawili, po prostu wszystko już postawili na elektronikę. I teraz w tym momencie są elektroniczne stabilizatory, które niestety mają małą wadę moim zdaniem. Szczerze powiedziawszy, nie nadążają za masą tego samochodu. 2300 kg, jakie ma ten samochód oczywiście w swoich gabarytach, no to niestety jest dosyć duża masa. I szczerze powiedziawszy, na zakrętach widać, że ten samochód buja się troszeczkę, niestety. Czuć to, że się buja. W poprzedniku nie było tego aż tak czuć. Tutaj widać, że ta elektronika trochę nie nadąża za tym, żeby wystabilizować to nadwozie. I szczerze powiedziawszy, wolałem poprzednie rozwiązanie. Ale połączenie tego w miarę z tym pneumatyką i tym, że nie chce Wam się podróżować szybko tym samochodem, tylko chcecie nim postojnie po prostu pokonywać kilometry, po prostu często tej wady nie ujawnia. Po prostu wypłyniecie sobie po tej trasie przyjemnie po prostu i komfortowo. Komfortowo jest na pewno także z zawieszeniem i jego głośnością. W ogóle praktycznie go nie słyszycie. Tak samo większość rzeczy, jakie w tej kabinie dostrzeżecie, to jest tylko szmer, jeśli chodzi o nawiew, szmer, jeśli chodzi o wentylację fotela, czy ewentualnie będziecie się rozkoszować pięknym systemem Meridian Signature Sound, który ma prawie 30 głośników i naprawdę jest wyborny, jeśli chodzi o swoją jakość. Nie? Ale uwierzcie mi na słowo, gra fenomenalnie. Wszystkie jazzy, wszystkie różnego rodzaju muzyka klasyczna. Po prostu czujecie się, jakby tak faktycznie ta orkiestra siedziała obok ciebie i ten gościu z trąbką po prostu kierował dosłownie dźwięk w swoją stronę. Coś niesamowitego. Do tego te głośniki, które są zamontowane oczywiście w zagłówkach, działa to naprawdę rewelacyjnie. Do tego wygłuszenie. Wygłuszenie tego samochodu na wysokim poziomie. 140 km na godzinę to jest praktycznie nic dla tego samochodu. Nie słyszycie zbytnio oporów powietrza, nie słyszycie we wnętrzu jakichkolwiek szmerów. Też dzięki tak zwanemu noise cancelling, zwanego na przykład i znanego najczęściej z wszelakich słuchawek. Słuchawki wycinają po prostu to otoczenie i tak samo robi Range Rover. Praktycznie nie jesteście w stanie usłyszeć tego, na przykład kiedy stoi obok Was ciężarówka dieslowa. Bardzo dobry element. Otwieracie szybę, dopiero wtedy ją usłyszycie. Wszystkie szyby są oczywiście także dźwiękochłonne, są podwójnie klejone i to robi też na pewno robotę. No ale czas przejść także do dynamiki. Jeśli chodzi o ten samochód, 350 koni to jest na pewno dosyć dużo i także moment obrotowy jest bardzo wysoki. Diesel tu lubi się napędzić i szafa jedzie do przodu, ale także potrafi mocno zahamować. Hamulce, jeśli chodzi o Brembo, też naprawdę dosyć dobrze radzą sobie z tą masą, bo jednak 2,3 tony, troszeczkę mu się przytyło względem poprzednika o 80 kg, ale szczerze powiedziawszy naprawdę robią robotę. Silnik bardzo fajnie zestrojony z tym 8-stopniowym ZF-em, który już montowany jest we wszystkich Range Roverach, Land Roverach i Jaguarach.
tu ma bardzo komfortową taką charakterystykę. Przebija te biegi sobie tak łagodnie, tak gładko. Naprawdę jest to wszystko bardzo dobrze zrobione i macie tą swobodę tego, że naciskacie ten pedał przyspieszenia i wyprzedzacie te wszystkie samochody, wyprzedzacie te ciężarówki, chowacie się i wracacie sobie do aktywnego tempomatu, utrzymania na pasie ruchu i zostajecie sobie po prostu i chillujecie tak dosłownie na komfortowym trybie. Tryby oczywiście są do jazdy, oczywiście w różnych wersjach, oczywiście terenowych, a także jest tryb sport, który szczerze powiedziawszy troszeczkę robi bardziej układ sportowy, jeśli chodzi o układ kierowniczy oraz pedał przyspieszenia robi się bardziej agresywny, ale pojawia się dosyć nieprzyjemny dźwięk, takiego nienaturalnego troszeczkę szczerze powiedziawszy podbijania przez głośniki dźwięku, takiego basowego. Szczerze powiedziawszy nigdy diesel tak nie brzmi, więc to jest troszeczkę przekolorowane. Ja wracam do trybu auto, bo po prostu najlepiej się sprawdza, lub do trybu komfortowego, bo po prostu pasuje do tego samochodu. Warto także wspomnieć o tym, że ten diesel sześciocylindrowy ma niesamowitą kulturę pracy. W ogóle praktycznie go nie słychać, nie słyszycie tego klekotu. Jest naprawdę tak wyważony. Widać, że to jest ta stara, dobra motoryzacja, gdzie jeszcze dbano o to, że 6 cylindrów w rzędzie, 6 cylindrów w VC, 6 cylindrów czy 12 cylindrów w VC, to było to właśnie to królewskim elementem, że ten samochód nie był praktycznie, nie było czuć silnika wibracji. To właśnie jest tutaj tak zastosowane. Dużo jest tutaj także oczywiście technologii, macie tutaj te radary, to wszystko naprawdę bardzo ładnie działa. Do tego head-up display, który jest przed waszymi oczami, ma też dosyć dobrą rozdzielczość, dużo tych informacji wam pokazuje. To naprawdę są dobre elementy, które w tym samochodzie po prostu tworzą ten komfort. Ale dla mnie po prostu najlepszym elementem w tym samochodzie to jest takie płynięcie, sunięcie do przodu. On sobie sunie tą masą, a wy po prostu komfortowo podążacie sobie w tym fotelu i to jest jego niesamowity po prostu plus. Range Rover to nie tylko oczywiście luksusowa zabawka, ale to jest także z krwi i kości terenówka, która oczywiście pokazała już nam w poprzedniej generacji, że naprawdę potrafi dużo zdziałać, jeśli chodzi o teren. Najnowszy Range Rover oczywiście jest jeszcze bardziej poprawiony pod względem właściwości terenowych. Na pewno zawieszenie, które zostało także zmodyfikowane lekko i w tym momencie ma tryby wysokości, warunkowy, jeśli chodzi o tryb terenowy 1 i terenowy 2. Jesteście w stanie o 3 cm jeszcze się podnieść względem oczywiście warunków terenowych 1. Macie maksymalny prześwit, jeśli chodzi o ten samochód, to jest 27,8 cm, jeśli chodzi właśnie o najwyższe możliwe ustawienie, a to nie jest wszystko. Range Rover ma także pewien ciekawy tryb, który aktywuje się wtedy, kiedy koła nie mają styczności z podłożem i jest w stanie jeszcze dodatkowe 3 cm podnieść nawet zawieszenie, więc maksymalnie możecie podnieść go prawie do 30 cm, to jest naprawdę coś niesamowitego. A różnica pomiędzy najniższym a najwyższym trybem to jest aż 11 cm. No to co? Trzeba to w końcu sprawdzić, włącznie z oczywiście systemem Terrain Response 2. No to co? Kopalnia, żwirownia nasza i sprawdzamy podjazdy, górki oraz wykrzyża. Napęd, jeśli chodzi oczywiście o Range Rovera, został także delikatnie poprawione, ale co ciekawe, nasza edycja First Edition nie posiada reduktora. To jest troszeczkę bolączka tego samochodu, bo tylko wersja autobiografii jest w stanie posiadać reduktor i jest on możliwy oczywiście w dieslu, jak i w benzynie i wtedy tutaj dodatkowy przycisk jesteście w stanie aktywować właśnie reduktor. My mamy jedynie centralny mechanizm różnicowy oraz oczywiście możecie także, jak macie reduktor, wtedy także dochodzi oczywiście blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Co nie zmienia faktu, że nadal Range Rover jest w stanie brodzić oczywiście w wodzie do 90 cm. Jesteście w stanie także go podnieść oraz także mieć oczywiście bardzo fajne kamery, które szczerze powiedziawszy pokazują, co się dzieje z kołami oraz to, co dzieje się właśnie przed wami. A mamy przed nami oto takie dwie piękne góreczki, więc trzeba po prostu sprawdzić, czy nasz Land Rover, Range Rover nie będzie się ich bał. Ja włączam sobie fajną kamerę, która także pokazuje to, co jest pod spodem, dosłownie pod kołami, więc możemy mieć taki widok, albo po prostu tradycyjny widok przed siebie. No to co? Sprawdźmy, co tu się wydarzy. Bardzo ładnie, przewidywalnie jestem w stanie stanąć i bez problemu sobie ruszyć. I to pokazuje
przewagę tego napędu. Widać, jak się każde koło, jak dostaje dosłownie trakcję, więc naprawdę konkretnie to wygląda. Oczywiście Range Rover także jest przygotowany pod względem także programów. Terrain Response jest oczywiście już od paru generacji stosowany w Range Roverach i działa naprawdę cuda. Terrain Response 2 ma także oczywiście programy typu trawa, żwir, śnieg, błoto, kolejny, piasek oraz brodzenie. Piasek już sprawdzaliśmy w poprzedniej generacji, teraz czas na po prostu błoto i kolejny, bo takie mamy tutaj właśnie najbardziej tutaj widoczne. No to co, trochę sprawdźmy ten napęd, jak on sobie działa, ale widzę, że jak to Range Rover. On nie będzie miał żadnych skrupułów, wjedzie po prostu wszędzie, tam gdzie tylko sobie zamarzycie. Podjazdy pod górki, skręcenia kół, a także przerzucenie momentu obrotowego na każde koło, to jest wręcz coś niesamowitego. A przypominam, że mamy edycję First Edition bez mechanizmu różnicowego z tyłu, bez blokady z tyłu oraz bez reduktora. Ale szczerze powiedziawszy, 700 Nm, które mamy w tym samochodzie, jeśli chodzi o naszego diesla, zapewnia tak duży moment obrotowy, że reduktor nie jest aż tak potrzebny, jeśli chodzi oczywiście o warunki terenowe, takie jak my tutaj mamy, ale naprawdę ten napęd działa cuda. Cuda, zobaczcie jakie przekrzyże, jakie wykrzyże jesteśmy w stanie tutaj po prostu sobie robić. Coś niesamowitego. To są górki, które ja podjeżdżałem oczywiście Jeepem Wranglerem Rubiconem, ale także i poprzednią właśnie generacją, jeśli chodzi właśnie o Land Rovera. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jak głęboko jestem w stanie sobie zrobić wykrzyż koła. Jak mocno jestem w stanie je wykrzyżować. I w tym momencie, panie operatorze, najlepiej, żebyś pan wysiadł i zobaczył, co się dzieje właśnie z samochodem. Tak więc, drodzy widzowie, pan, wasz wspaniały operator właśnie wychodzi. Bye bye! Papa! Powiem szczerze, że w takich warunkach nawet ciężko drzwi otworzyć. Ale warto zobaczyć, co się dzieje z kołami. Jak widzicie, wygląda to mniej więcej tak. Teraz zobaczcie, w jakim on jest wykrzyżu. Chyba samo w sobie już pokazuje, jak ten samochód jest dzienny i zobaczcie, jaki on ma także wykrzyż. A to ja przypominam, że to nadal jest dosyć dużej wielkości SUV. A ja w tym momencie po prostu sobie wyjeżdżam bez większego problemu. No i tak oto właśnie dzięki takim napędom, jakie są zastosowane w Range Roverze Sport, możecie praktycznie być pewni tego, że najnowszy Range Rover Sport praktycznie wjedzie wszędzie i wyjedzie praktycznie wszędzie. Systemy Terrain Response, do tego nowoczesna konstrukcja w formie aluminiowej ramy, napędy oraz całe oprogramowanie Range Rovera, to jest to wszystko, co potrafi zrobić te cuda, które widzicie właśnie na ekranie. Samochód nie chce praktycznie się zatrzymać, samochód przejeżdża bardzo różnego rodzaju trudne próby terenowe. Zawieszenie pneumatyczne bardzo mocno mu tutaj pomaga, bo dzięki temu jesteście w stanie po prostu podnieść zawieszenie, zwiększyć prześwit oraz zwiększyć możliwości terenowe. Więc tak, najnowszy Range Rover Sport nadal jest tym samochodem bardzo mocno terenowym. Nowy Range Rover Sport, niesamowicie luksusowy, niesamowicie komfortowy, potrafiący zdziałać naprawdę cuda swoim systemem 4x4 na bezdrożach. To jest samochód, który praktycznie daje także właścicielowi pewnego rodzaju prestiż, daje także to poczucie luksusowości oraz unikatowości, co najważniejsze, bo żaden z waszych sąsiadów, nawet w okolicy najprawdopodobniej, nie będzie miał Range Rovera. Wszyscy będą jeździć Mercedesami, BMW i tak dalej, a ty odpowiesz na to słynne pytanie, czym właśnie jeździsz? Jeżdżę Range Roverem. To właśnie daje tą unikatowość niesamowitą właśnie, jaki ten samochód jest w stanie dostarczyć właśnie właścicielowi. I to pokazuje, jaki ten samochód faktycznie jest. Nie jest to samochód bez wad. Oczywiście poprawione zostało naprawdę mnóstwo rzeczy, jeśli chodzi o poprzednika. Nowa platforma, nowy napęd, nowe wnętrze, które jest naprawdę niesamowicie dobrze odświeżone. Pokazali to, że można zastosować nawet w tradycyjnym Range Roverze dużo technologii, dużo nowości i to właśnie pokazuje ten samochód, że tak, ta marka chce być postrzegana jako fajny, nowoczesny samochód z dużą tradycją, jaką właśnie daje Range Rover. No tak, ale to niestety wszystko musi kosztować. Najnowsze Range Rovery zaczynają się od 492 tysięcy złotych, jeśli chodzi o polski cennik z oczywiście najsłabszą możliwą benzyną czy najsłabszym możliwym dieslem. Jeśli chodzi o nasz samochód z parku prasowego, jest to oczywiście edycja First Edition, która jest dopakowana praktycznie po dach już oczywiście.
oczywiście w samym tym pakiecie First Edition, a została tu jeszcze doposażona w parę ciekawych rzeczy. Audio 30 tysięcy złotych, ekrany prawie 12 tysięcy złotych, hak holowniczy 8 tysięcy złotych i jeszcze parę dodatków, takie jak pakiet Black, pakiet także tego pięknego białego wnętrza. To wszystko praktycznie sumuje się do kwoty 752 tysięcy złotych za tego pięknego krążownika szos. Ale szczerze powiedziawszy, jakbym miał tylko takie pieniądze, od razu bym poszedł i zakupił ten egzemplarz, bo niesamowicie przypadł mi do serca. No to co, drogi milordzie, dziękuję serdecznie Ci oczywiście za obejrzenie tego materiału. Ciężkie warunki do nagrywania, śnieg, deszcz, błoto, wiatr, praktycznie wszystkie możliwe żywioły. A ja szybciutko oczywiście przypomnę także Wam oczywiście o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie Wam pokazywać takie ciekawostki jak właśnie ten Range Rover, czy także inne samochody. Dwa inne filmy w tym momencie Wam się wyświetlają do obejrzenia, a ja serdecznie Was zapraszam także na naszego Facebooka, czy Instagrama oczywiście, bo tam troszeczkę wcześniej pojawiają się te samochody. I co? Dzięki serdeczne, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, hej!